Dzień dobry, Szanowni Państwo, witamy na osiedlu Brazylia. Są ze mną radni Rady Miejskiej, radny Rady Powiatu Robert Sowula i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Konarski. Jest z nami architekt miejski Marcin Bednarczyk i Sławomir Zieliński, pan właściciel firmy Mobis, która wykonywała ulicę Lachy. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś spotykamy się po to, żeby podsumować te prace, które zostały już wykonane, dlatego że oddaliśmy do użytku mieszkańcom osiedla Brazylia ulicę Lachy. To jest ulica, która odchodzi od ulicy Zgodnej, która została wykonana dzięki dofinansowaniu, które pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponad 100 tysięcy złotych to dofinansowanie, blisko 50 tysięcy złotych to wkład własny ze strony miasta Starachowice. Te środki zostały spożytkowane na to, żeby powstała tu nowa ulica w miejsce gruntówki. Mamy ulicę z betonowej kostki brukowej, z podbudową, z krawężnikami, ale także w tym momencie warto wspomnieć, bo mieszkańcy tutaj cichej sąsiedzkiej cmentarnej podpytywali właśnie o to, kiedy ruszą remonty pozostałych ulic, że pozyskaliśmy środki także na przebudowę ulicy Cmentarnej, Sąsiedzkiej i ulicy Cichej, która znajduje się tuż obok. Prócz tych prac, które są dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonamy także 10 miejsc postojowych za sklepem, który znajduje się przy ulicy Zgodnej. To będą środki niekwalifikowane, które wydatkujemy po to, żeby ten teren kompleksowo zagospodarować. W sumie wartość tych prac to około 2 miliony złotych, z czego ponad 1 milion złotych będzie stanowiło dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To są kolejne ulice w tej okolicy, czyli osiedlach Łazy, Brazylia, które zostały zmodernizowane przez miasto Starachowice i które będą modernizowane w najbliższym czasie. W drugiej części naszego spotkania powiem o tym, na co pani redaktor czeka, czyli o informacjach dotyczących ulicy Bocznej przede wszystkim. A teraz zapraszam naszych gości. Jako pierwszy pan Sławomir Zieliński, właściciel firmy Mobis. Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Zieliński, jestem właścicielem firmy Mobis. To już kolejna nasza inwestycja drogowa w Starachowicach. Przy budowie tej drogi, Lachy, wbudowaliśmy 390 metrów kostki brukowej i 260 metrów bieżących krawężnika. Roboty przepływały bardzo, bardzo dobrze, bez żadnych utrudnień. No, myślę, że wszystko wyszło tak, jak trzeba. Dziękuję. Czy wyszło jak trzeba? Pan radny Robert Sowula. Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo z tego, co widzę. Wiem, że jest takie przysłowie, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Aczkolwiek w tym przypadku to przysłowie się nie sprawdzi. Gdyż po wielu latach starań i moich, i ludzi, i wygraniu budżetu obywatelskiego, zrobienie planów, pan prezydent, jak zawsze, dotrzymał danego słowa. I tu chciałem bardzo podziękować, szczególnie prezydentowi za wytrwałość i radnemu Mariuszowi z miasta za wydatną pomoc i kontynuowanie tego mojego dzieła, które będzie uwieńczone sukcesem. No i cóż mogę więcej powiedzieć? No bardzo się cieszę, bo to są najstarsze ulice naszego miasta. I bardzo jest mi przyjemnie, że ludzie nie są dzieleni na tych, którzy mieszkają na dużych osiedlach, gdzie łatwo jest coś zrobić, ale są doceniani ludzie właśnie z takich małych uliczek, z małych enklaw, ze starych tak zwanych osiedli i że ta tkanka miejska stara jest właśnie tak rewitalizowana i widać to wszędzie, że ta wiosna, która już nadeszła, zawita i tu w te nasze regiony. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to ja tak ogólnie chciałbym serdecznie przede wszystkim podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej inwestycji drogowej. Tak jak wspomniał tutaj mój przedmówca, być może to nie jest ulica główna na tym osiedlu, niemniej jednak bardzo ważna i istotna dla lokalnej społeczności, która, tak jak było wspomniane, od wielu lat zabiegała o remont tej ulicy.
To, co było powiedziane też przez pana prezydenta, niedługo ruszą prace na ulicach obok, czyli Cmentarna, Cicha i Sąsiedzka. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Oczywiście priorytetem w tej części miasta dla nas jako gminy i samorządu jest kanalizacja na ulicy Bocznej i remont tej ulicy. Jako gmina przygotowujemy się już do tego zadania, projektując tak zwany bypass, który umożliwi dojazd do tamtej części drogi, ale o tym oczywiście powie pan prezydent. Ja raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, pan przewodniczący Mariusz zaczął, a my z panem architektem, myślę, że zaprezentujemy to, w jaki sposób będzie przebiegał ten bypass, który umożliwi nam przebudowę ulicy Bocznej. Może tak bardziej pokażę. Tu mamy ulicę Boczną, która jest bardzo gęsto zabudowana i przez to mieliśmy problem z tym, aby rozpocząć prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, dlatego że ulica Boczna, przy której znajduje się oczyszczalnia ścieków, szanowni Państwo, do dziś nie ma kanalizacji sanitarnej. Wydawałoby się, że to kuriozum, ale tak niestety jest. Zrobiliśmy rozeznanie wśród mieszkańców ulicy Bocznej, jak wielu z nich chciałoby, aby tam kanalizacja sanitarna została wykonana i praktycznie zdecydowana większość określiła, że oczekują tego, aby ta kanalizacja sanitarna została wykonana. Ale tam z kolei ta zabudowa jest bardzo blisko ulicy, więc mamy ograniczone możliwości w budowaniu kanalizacji poza obrębem ulicy, a z kolei zamknięcie ulicy oznaczałoby uniemożliwienie dojazdu do oczyszczalni ścieków i zakładów pracy, które funkcjonują przy ulicy Bocznej. Dlatego powstał pomysł, który przeradza się w tej chwili w dokumentację, a następnie w realizację wybudowania takiego bypassu, czyli łącznika drogowego, który będzie wiódł od zatoki autobusowej, która znajduje się przy ulicy Bocznej, dalej wzdłuż oczyszczalni ścieków, wzdłuż rzeki Młynówka i połączy się obok Starowiejskiego Inkubatora Przedsiębiorstw z rondem, które znajduje się w pobliżu centrum Galardia. Dla tego zadania wybieramy w tej chwili wykonawcę dokumentacji technicznej. Po wykonaniu dokumentacji, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń będziemy aplikowali o środki na budowę tej drogi, a po wybudowaniu drogi natychmiast przystąpimy do realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Bocznej, a co za tym idzie budowy ulicy, czyli chodników, a także samej nawierzchni ulicy. I co istotne, szanowni Państwo, to także mamy przewidziane środki w wieloletniej prognozie finansowej związane z zaprojektowaniem budowy ulicy Kornatka. To jest jedna z najdłuższych ulic, która ma nawierzchnię gruntową, trochę oddalona od centrum miasta, bo za lasem tutaj, za ulicą Boczną, tereny trudne, dlatego że mamy tam działki kolejowe, mamy tam działki leśne, więc będziemy musieli się z tymi problemami własnościowymi uporać, ale przy ZRID-zie, czyli zgodzie na realizację inwestycji drogowej, przejmiemy z mocy prawa te nieruchomości pod budowę drogi, płacąc odszkodowania właścicielom, ale umożliwimy w ten sposób w przyszłości także normalną, sensowną komunikację mieszkańcom ulicy Kornatka, która ma nawierzchnię gruntową, a będzie miała w przyszłości także nawierzchnię utwardzoną. No i co jest istotne, to ten łącznik pomoże nam także usprawnić tutaj komunikację w pobliżu Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw, którego przebudowę i rozbudowę planujemy także w kolejnych latach, dlatego że ten inkubator zamierzamy tutaj otworzyć, rozbudować, tak żeby starachowiccy przedsiębiorcy, szczególnie ci, którzy zaczynają swoją działalność gospodarczą prowadzić, mieli właśnie komfortowe warunki do tego przy ulicach Zgodnej i właśnie wzdłuż tego łącznika. Powiem, że w zasadzie tutaj na tym odcinku wzdłuż rzeczki Młynówka generalnie uwzględniamy ten wał taki, który jest przy rzece, więc go rozbudowujemy. To nie jest tak, że idzie droga przez środek tego podmokłego terenu. Tu rzeczywiście będzie sytuacja w okolicy oczyszczalni ścieków, natomiast plan też jest taki, że generalnie uporządkowanie tych tutaj w zasadzie spraw troszkę, można powiedzieć, wodnych spowoduje to, że będziemy mieli też większą kontrolę nad retencją. Czyli budując tą drogę tu, utwardzając jakby ten teren przy istniejącym, wzmacniając istniejący wał, tu będziemy możliwość mieli nawet retencjonowania tej wody, czyli wpisujemy się ogólnie w to, o co chcemy teraz w tych czasach związanych ze środowiskiem wzmocnić, żeby ta retencja też była
tu kontrolowana w pewien sposób. Ciężki. Tak, tak. Tak, dlatego że musi obsłużyć właśnie firmy, które znajdują się tu przy ulicy Bocznej, a także oczyszczalnię ścieków, która też się przy tej ulicy znajduje. No bo wiecie, tak, gdyby nie to sąsiedztwo, to pewnie bylibyśmy w stanie zamknąć drogę i budować tą kanalizację sanitarną, wykonywać drogę. Natomiast przy takim natężeniu ruchu, które tam jest, byłoby to praktycznie uniemożliwienie funkcjonowania tym zakładom i oczyszczalni. I właśnie to, że będzie tu ta droga, która będzie dedykowana pojazdom ciężkim, spowoduje, że ulica Boczna będzie już miała wyeliminowany ruch ciężki, więc będzie to ulica o ruchu spokojnym i osobowym dla mieszkańców, bo też planujemy rozbudowę parkingu. No tam, jak Państwo pojedziecie, to nawet dziś można było zobaczyć kilkadziesiąt aut, które są zaparkowane wokół zatoki autobusowej, czy na samej zatoce autobusowej, dlatego w ramach przebudowy drogi zaplanowaliśmy wykonanie kilkudziesięciu dodatkowych miejsc postojowych, tak aby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, które tam jest. Podobnie zrobiliśmy przy modernizacji ulicy Krańcowej, gdzie prócz ścieżki rowerowej, chodnika, wykonaliśmy także mnóstwo miejsc postojowych i ucywilizowaliśmy trochę to, co dzieje się wokół zakładów mięsnych Animex.